Ci, którzy kibicują wzrostom notowań metali szlachetnych, powinni być bardzo zadowoleni z marcowych wydarzeń na giełdzie kruszców. Zarówno złoto, jak i srebro pod koniec kwartału nadgoniło leniwe otwarcie roku, a w ostatnich paru tygodniach podciągnęło kursy nawet o 9-10%, licząc od najniższych notowań mniej więcej z połowy lutego. Jednak, czy sytuacja na świecie nadal sprzyja wzrostom na kruszcach? i możemy być spokojni o kontynuację obecnych trendów w najbliższych miesiącach? Zapraszam na odcinek. Cześć, witam, dzień dobry, SilverStalker z tej strony i kanał Srebro dla Zuchwałych. Początek miesiąca przyniósł inwestorom dość niespodziewany ruch w górę na wykresach złota. Metal ten postanowił czasem wbrew logice i niektórym bardziej lub mniej pozytywnym odczytom dotyczącym gospodarki w USA zaatakować rekord notowania na złocie, obierając sobie za cel przebicie poziomu 2200 dolarów za uncję. Już 8 marca prawie udało się ten cel osiągnąć, osiągając 2195 dolarów, a w kolejnych dniach, mimo lekkiego cofnięcia, złoto nadal pozostawało na tak wysokim poziomie gotowe, by ten rekord i 2200 dolarów przebić. W międzyczasie w USA zastanawiano się, czy na najbliższym posiedzeniu Fed zdecyduje się obniżyć stopy procentowe. Rozpoczynając oczekiwaną przez wielu ob serię obniżek. Te zapędy jednak ostudziły odczyty inflacji, które wbrew pozorom nadal pozostawały na wysokich, jak na amerykańską gospodarkę, poziomach. Ostatecznie Fed pozostawił w marcu stopy na aktualnych poziomach, lecz dał do zrozumienia, że w najbliższym czasie można spodziewać się pierwszych w tym roku obniżek stóp USA. Rynek zaczął spekulować więc po posiedzeniu, że pierwsze obniżki mogą nastąpić już w czerwcu, a łącznie takich obniżek może być w 2024 roku nawet 3. Mimo że marcowe ruchy Fedu były dość neutralne, tak po posiedzeniu i konferencji zanotowano osłabienie kursu dolara, a także wzrosty na rynkach akcji który dodatkowo wsparły wyższe niż wcześniej planowano nowe projekcje dotyczące PKB. Z sytuację wykorzystało także złoto, ustalając w czwartek ATH dla złota na poziomie 2211,79. Patrząc jednak w naszej walucie, to mimo odnotowanych kolejnych rekordów na złocie, w złotówkach zbliżamy się do poziomów, które widzieliśmy już prawie rok temu. Nie wspominając nawet o wycenie z początków inwazji Rosji na Ukrainę sprzed dwóch lat. Wtedy jednak mieliśmy dolara wycenianego na ponad 4,5 zł, więc słabsza złotówka naturalnie zmuszała nas, by za kruszce płacić więcej. W marcu nie próżnowało również srebro. Tym razem dość szybko podchwyciło tendencję wzrostową, poprawiając w ślad za złotem swoje notowania. Jednak pomimo imponującemu wzrostowi sprzed kilku tygodni. Trudno mówić w tym przypadku o biciu rekordów w notowaniach dolarowych. Mimo osiągnięcia poziomu 22,77 dolarów przez krótką chwilę, to nadal dość daleko do poziomów choćby 28 dolarów widzianych w czasie pandemii, a o dolarowych rekordach sprzed kilkunastu lat nawet nie wspominając. Srebro jednak znajduje się przy górnej wartości trendu bocznego, w którym porusza się tak od paru lat i być może byłaby tutaj szansa na to, by próbować ten poziom przebić od dołu. Jednakże czy aby na pewno taki wzrost jak i kontynuacja w dłuższej perspektywie czasowej jest uzasadniona na kruszcach? Z jednej strony mamy kończącą się telenewalę związaną z rosnącą inflacją, a przynajmniej wiele czynników by na to wskazywało. Powoli kolejne kraje rozważają rozpoczęcie cyklu powolnego obniżania stóp procentowych, co powinno ożywić choćby gospodarkę. Skutkuje to coraz lepszymi nastrojami inwestorów i coraz większym zainteresowaniem rynkami akcji, które kuszą okazjami na lepszy zarobek niż na metalach czy papierach dłużnych. W USA coraz mniej mówi się o ryzyku recesji a optymistyczne dane wpływają na lepsze humory na giełdzie akcji. Takie zachęty, zwłaszcza po kryzysach, powodowały stopniowe przenoszenie kapitału z bezpiecznych instrumentów, w tym bardziej ryzykowne, takie jak właśnie akcje i odpływ środków z bezpiecznej przystani, jakimi są metale szlachetne. Z drugiej strony jednak cały czas jest mowa o tym, że banki centralne kupują złoto fizyczne. W naszej części świata o ile globalnie coraz głośniej mówi się o hamowaniu wzrostu presji inflacyjnej, tak z kolei sytuacja geopolityczna nadal jest napięta. I trudno mówić tutaj o optymizmie i nadziei na rychłą poprawę w krótszej perspektywie. A ta sytuacja będzie wpływała także i na inne światowe gospodarki. Tak więc mimo wielu symptomów, które w przeszłości zapowiadałyby polepszenie kondycji i zwiększenie popularności rynków bardziej ryzykownych kosztem między innymi metali szlachetnych, tak nadal widmo otwartych konfliktów nie tylko w naszym regionie, ale i też w wielu innych częściach świata rzutuje na uspokojenie sytuacji w gospodarce i geopolityce w takich okolicznościach, których od dawna w Europie nie było, ciężko jednoznacznie wskazywać najbardziej prawdopodobny scenariusz. Uważam, że metale szlachetne nadal są istotnym elementem w tej układance i nie podejrzewam, by w najbliższym czasie stało się mniej popularne i niebrane pod uwagę przez inwestorów. Mimo to, całkiem możliwe, że po tak imponujących wzrostach na złocie nadejdzie w końcu czas na realizację zysków przez inwestorów krótkoterminowych. Co może wywołać korektę na wykresach, ale trudno powiedzieć, jaki będzie miało to skutek na wycenie kruszców w dłuższej perspektywie czasowej i czy ma szansę to trwale odmienić obecne trendy na obu metalach. Tak więc w tej materii, na którą ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, jest niezmiernie trudno jednoznacznie określić, jaki scenariusz czeka nas w najbliższej przyszłości. Niemniej dla inwestorów długoterminowych, jak i dla ich strategii gromadzenia fizycznego kruszcu, nawet te najbardziej niespodziewane korekty kursów są bardziej szansą niż powodem do zmartwień. To wszystko w dzisiejszym krótkim odcinku dotyczącym ostatnich wydarzeń związanych z metalami szlachetnymi. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.